Czy to w ogóle cokolwiek się dzieje? Aha, no widzicie? Była wisa i znikła. No spoko. Ja tak za chwilę dosłownie lecę. Była łowisa i znikła, nie? Myślę, że ten tablet, to jeśli chodzi o tutaj żerbki się pojawiają, to nie działa tak samo jak u nas po staremu na naszych osobniczykach, jak na naszych motorówkach. Bardziej się skupmy zdecydowanie to, co pokazuje sonar. Dobra. Tu są tuńczyki. Okej, są mewy, także superowo. Damy ster prawo na burt, tylko dwie ryby tak jakby były. No to by chodziło, kurnia. O kurde. A chciałem sprawdzać łapki. Dobra, będzie coś większego teraz. Faktycznie 35, no okej. Dobra, możemy się delikatnie kółko kręcić. Teraz jest coś większego. Nie wiem od jakiej wagi, w takim razie nie od 50, może od 80 kg zmienia ten chwyt w takim układzie. Teraz jest coś, na pewno coś fajniejszego siadło. Jak było widać, podpłynąłem pod ławicę i się dzieje nawet w niskich braniach. Także wykres wykresem, sonar sonarem. O kurde. Muszę ustawić łajbę chyba na wprost. A dobra, na razie nie będę nic słyszał. Możemy się kręcić w kółko na razie, dobra, ale jakoś specjalnie dużej pary ta ryba nie ma. Tak, zdecydowanie. Proszę bardzo, jak tuńczyki się tu nam pięknie pokazują, jakie tutaj gonią drobnice. Pięknie. Spinning dzisiaj, kurczę, mocno eksploatowany, widzę. Tylko co naprawiłem go dzisiaj i już, kurczę, widać zniszczenia. Żyłka na 70, jeszcze 10% i żyłka na żółto wjedzie, także. I wtedy pytanie. Zmieniać na nową, czy nie? Pół levelu nawet jeszcze nie wbiłem, także nie wiem. No, nie wiem nawet, ja nawet nie wiem, jaki gatunek mam, także tego nie da się chyba rozróżnić. Mniej więcej Merlina może się mniej więcej spodziewać, a tak jakiego tuńczyka ciągniesz, to nie. Bo podobnie bardzo walczą, także. Jedyna różnica, jaką zaobserwowałem, to Merlin inaczej walczy i ten przynajmniej medalowy, którego jednego ciągnął, ten tuńczyk pacyficzny. To można już wyczuć, te dwa gatunki. A pozostałe tuńczyki to już nie. Także ja nawet nie mam pojęcia, co ciągnę. Koryfema też to nie jest, bo zmieniony uchwyt, także ciągniemy ciężką rybę na pewno. No niby tak, tylko trzeba przede wszystkim trzeba mieć miejscówki, wiesz, żeby. A tych żyłek na pewno nie będę usuwał, trzeba mieć miejscówki, żeby, wiesz, wykorzystać, nie? Ale 250 metrów to na razie jest spoko, chyba. Na razie większego zagrożenia nie było. Na pewno nie będzie, jeśli właśnie wolans będzie w ruchu. Super, Dominik. 29 osób, to proszę. Fajnie byłoby 30 kilka i byśmy zrobili po 21 te losowania. Jak z łapkami? 35. No, żeby chociaż te 40 parę łapek było.
to bym był zadowolony. A już 50 to szczęśliwe. O dziwo, na gruncie cisza. Chociaż teraz tam te paski rybne założyłem po raz pierwszy, także. Tu widzę, że bardziej żywiec zdecydowanie króluje. Żywiec i tutaj ten pluk, ośmiorniczka, kałamarnice. O tych oczywiście większych rybach. Na pewno to Merlin nie jest. Znowu dźwięk się z bogobo hamulca widzę. Na pewno tuńczyk. I to. Nie wiem tylko jak. Może być pacyficzny, tylko to może być dorosły wtedy, ale. Znowu odjeżdża. Upa, nie kochany. No grubo. Grubo jest. Jest grubo. I właśnie żyłka pracuje i wędka tylko na mniej więcej na 50%, nie? Mniej więcej. A głównie to kołowrotek pracuje. Okej, okay. No zobaczymy kreweta bez, czy faktycznie tak będzie. Także ja wyciągam tą rybkę, ogarniam sobie kolację i lecimy. Aha, okej. Okay. No to coś. No jest koszmar, jest. Wyciągam tą rybkę, ogarniam sobie kolację i ruszymy sobie z misjami. Fajnie by było, żeby to chociaż te 150, jak mówisz, bo bym miał przekroczoną tonę. W mojej ładowni, no to by było zacnie i już by było pewnie ponad 300 tysięcy, albo już może jest. O kurde. Niestety się boję cokolwiek robić, żeby ta ryba mi nie spadła. Niestety nie mam majtka do pomocy. To jest na bank tuńczyk. Granika do tej pory jeszcze nie namierzyłem, ale granika na pewno sama będę chciał namierzyć, tak jak tutaj wszystkie gatunki, bo to będzie naprawdę coś niesamowitego. Tylko granik raczej nie będzie wyskakiwał z wody jak tuńczyki. Nie wiem, no zobaczymy. Na pewno nie jest to medalowy tuńczyk pacyficzny, bo on mi zrobił niesamowity odjazd. Gruby na ponad 150 tuż przed pracą, gdzie chyba go z 10 minut ponad ciągnąłem. No zobaczymy. Nie mam pojęcia, co to jest, także. Nawet się ta ryba jeszcze nie pokazała, także coś fajnego jest, ale tylko pytanie co, tuńczyk tak mi się wydaje, to raczej na bank tuńczyk, tylko pytanie jaki gatunek, jaka waga. Ale sądząc po walce, to ja bym powiedział, że tak, nie wiem, około 150 kg granik. Nie wiem, granika jeszcze nigdy nie holowałem, także nie mam pojęcia, jak on walczy, jak się zachowuje, także. Ale. Zobaczymy. To jest oczywiście spinning, ten z Nielski 72,5 kg sam kij. Grunt jest kij 88. Żywka 8,4 i 8,5. I tam multiplikator chyba jest też powyżej 80, tam paru kilo. Kurczę, coś się pokazało, ale się za. Dobra, coś widać, ale. Tylko falę zrobił, czyli tuż po powierzchni skubaniec siedzi. No. Co to jest? Co to jest? Mogę zoom zrobić? Mogę. Tuńczyk. Tak, tuńczyk, to już wiadomo.
Mówisz, że przednie grajniki, okej. Spoko. Będziemy próbować dalej. Nie, niestety nie widzę, bo muszę na telefon wejść, a tutaj no muszę pilnować. To jest tuńczyk, tylko wielkooki albo psi chyba. Jak tego co się pokazał. Wielkooki albo psi, bo te gatunki chyba są do siebie mniej więcej podobne. Ale żywka tutaj do... sprzęt też. Szkoda, że... na te mięsa kurczę nic nie bierze, na te paski, to chyba trzeba będzie wywalić i zostawić samego żywca na gruncie. Chyba najlepiej na razie będzie, póki level się delikatnie wbija, pomalutku. Tuńczyk na bank, jak go było widać i mówię, z tego co widziałem, to psi chyba albo właśnie te wielkooki. To nie jest żółtopłetwy. No, gdzieś na kilku metrach chyba jest, bo go nie widać. Unikat to raczej chyba nie jest, bo chociaż nie wiadomo w sumie, bo one są już w unikacie tam powyżej 100 paru kilogramów, także może. Także tutaj nie ma chyba się co z tego robić wykresem, tylko tak jak wielokrotnie to kiedyś powtarzałem, to jest tylko podpowiedź, a w tym przypadku podpowiedź na oceanie jest głównie sonar i tym należy się sugerować właśnie. I ryba się faktycznie na razie z tego co obserwuję, faktycznie się przemieszcza. Raz jest, raz jej nie ma w tej samej pogodzie, także... No, zobaczymy. Na razie to ja nie mogę nic jej totalnie ruszyć. No właśnie, ja chcę iść ogarnąć, tylko jak to rybę wyciągnę. No może być właśnie. O! Właśnie chcę zrobić kolację i jeśli mi to żona nie będzie ścigać czy coś, a na razie nie, to lecimy z misjami. Nie mam pojęcia, ja tam chyba parę tylko tych psi wyciągnąłem chyba dzisiaj chyba tylko, tak? Pierwszego chyba, tak. No także i znowu zaczął walczyć. Także nie mam pojęcia jak on walczy. Zresztą chyba większość tuńczyków podobnie walczy, tak mi się wydaje. Jakiejś większej różnicy nie zauważyłem przy tuńczykach. Ja zwijam, ale ta kurnia. On swoje, ja w swojej. No większość, zdecydowana większość na pewno. Są wyjątki, ale zdecydowana większość walczą tak samo. Ale fala. A teraz się boję odkładać wędki, bo nie chcę, żeby po takiej walce, kurczę, mi ryba spadła. Jakie falisko! Co to jest w ogóle za ryba? Tylko tyle wiem, że tuńczyk, ale... Może unikatowy? Zobaczymy. Ta ośpiorniczka, ta bardziej kolor mi się spodobał, dlatego ją najczęściej tutaj wybieram i fajnie działa. Oho. Wiesz co, pół godziny masz odpoczynek, ale jeśli jest coś takiego napiszesz, będzie ban. Niestety nie mam moderatorów, także muszę sobie radzić sam.
Wystarczy łapkę zostawić do góry, zasubskrybować kanał i być użytkownikiem mojego Discorda, którego link jest w opisie. Te kręcenie w kółko chyba nie za wiele pomaga, kurczę, ale ja niestety nie mogę nic zrobić, cholera, no. Nipa. Żyłka na 70%. Właśnie myślę, że poprzez robienie misji też na pewno miejscówki wpadną, także... Dokładnie, to markery to nic ci nie da tak naprawdę. No skubany, już próbuję go siłowo pompować. Dzięki Dawid, tylko prosiłbym bez spoilerów, ale dziękuję. Dziękuję za informację. I tak na razie jeszcze ani jednej boi nie wykorzystałem. Nie było gdzie postawić. Jesus Christ. Boże, jaka walka. Okej. Okay. Teraz oddaj mi to za pół godziny. Jak to też nie pomoże, to sierżant masz ode mnie pozwolenie, bo to... Razi mnie takie coś i to bardzo mocno. Kurczę. Czy ja to wyciągnę, to coś? Cały czas... Nie, nie, Dominik, spokojnie. Spokojnie, Dominik. Czy ja ją w ogóle wyciągnę? Cały czas, kurczę, 24 bądź 20 metrów i nie mogę w ogóle nawet, kurczę, 2 metrów je podciągnąć. No stoi w miejscu, nie? Ona stoi w miejscu i nie mogę jej ruszyć. O! Nie spadnij tylko! Fuh. Siedzi to coś! Aż się rozpadało! Drugi medalowy pacyficzny. Drugi medalowy pacyficzny. 181 kg. 653 tysiące gotówki. 27,5 tysiąca expa. Uff! Także ładnie. No. Dał popalić to zdrowo. No, już zaryzykowałem. Albo spadnie, albo nie spadnie, nie? Jednak no, wsteczny pomógł. Ewidentnie pomógł. Aż się rozpadało z tego wszystkiego na oceanie. I wiatr się wzmógł. Dobra, do siatki.